Drugi dzień kopania, zaczynamy odprawę. Zaraz tutaj przemówi prezes. Dużo osób jeszcze dojechało. Jest nas troszeczkę więcej. Jeszcze wszyscy kawkują, bo się nie wyrobili. Słuchajcie, dzisiaj większość już na tej dużej działce była. Dzisiaj zaczynamy od działki numer 198. Jest to nasza największa działka. Jest bardzo fajnie przygotowana, bo jest talerzowana, jest gładziutko. Od niej zaczniemy. Na tej działce dzisiaj takim podstawowym punktem będzie odnalezienie pewnego przedmiotu metalowego, prawdopodobnie rury, która leży gdzieś na około 50 cm, czyli nie jest głęboko, każdy sprzęt ją znajdzie. Niektórzy wiedzą w jakiej lokalizacji mniej więcej, aczkolwiek dokładnie tego nikt nie wie. Za znalezienie tej rury będzie nagroda w postaci szpadelka bardzo fajnego, solidnego. Chodzimy do godziny 14, wracamy na ośrodek, jemy, bo dzisiaj mamy paradę, tak? O 17, także do parady sobie troszeczkę się zregenerować. Będą tutaj wystawione jakieś tam flaczki. Po odprawie lecimy na kolejne nowe pole, tym razem fajnie wytalerzowane. Pole dosyć fajne, też jest około 100 hektarów, superancka. My startujemy też, jest i pan Adam Sikorski, będzie tutaj również nam towarzyszył w znaleziskach i będziemy sobie tutaj eksplorować. Lecimy. Pierwsze moje znalezisko, ładny kuty gwóźdź. Pyk. Pokaż panie, co tam trafiłeś. Jeszcze kurwa z ziemią. Ładnie kurwa. Nie, to na wierzchu? No, na wierzchu, na ziemi. Ja kopnąłem, myślałem, że wiesz, a tu patrzę się kurwa na wierzchu leży. Co to jest kurczę, jakiś ort? Nie wiem co to jest, ale coś dużego. Jaki lapsior. Na wierzchu, no dosłownie kurwa na wierzchu. Ja się nie patrzyłem, tylko machnąłem. To rozpakowuj panie. No co to jest kurde? Nie, to nie będzie sasik. Nie. Trzy. No nie lepiej. Czekaj. Delikatnie. Delikatnie obierzemy. Jest sztuteczka. Zdjęcie zrobione. Kurwa, bukszpań. Trochę placek, ale jest. No. Jest to jechane. Ale co to będzie kurde? Nie mam pojęcia. No ale 1750 będzie, bo jest to wzornictwo. Kurde, no co wiesz, to będzie? Jak na puszkę, kurwa, aluminiowo. Mega, mega, panie. Gratulacje, kurczę. Także... Oprócz tego złomu, co tu mam. Także Karol trafił. GPD. Mega. Szacun. GPD rządzi. No. To wam pokażę. Dzisiaj w trybie... Pole 22, czułość, rowery 4. Mamy tu kuleczki, które, że tak powiem, były częścią bitwy pod Poniecem, ostrzału. Zaznaczamy te kuleczki na GPS-ie i wszystkie tworzą pewną mapę ostrzału. Wiemy z tego wtedy, skąd szedł front i szedł ostrzał. To też bardzo istotne jest w tych badaniach. Niby wielki cel, no jest kolor, tak? Kopiemy tak i tak, mimowolnie to. No to zaznaczamy i sobie tworzymy mapę. Także Damian Głowy stworzył coś takiego. Dosyć efektowne to jest, bo tych znaleźć jest dużo i widać, gdzie się głównie skupiają. Także fajnie. Dotarł do nas Henryk z Małomickich Podziemia. Zobaczcie, jaką ma koszulkę. Henryk. Hasło rozpoznawcze. Na Facebooku. Rewelacja. No, na Facebooku rozpoznawalny Heniu. Także dobre. No, i lecimy dalej. Kuleczka znaleziona. Jakieś te małe cele są drobne. Kolorki, żelazo. Weszło. No idziemy dalej. Tam sobie gdzieś pod las. Stacja pierwsza. Co pani mi ja znalazła? Co mamy? Ładnie wysprzątałam pole ze złomu. I póki co kuleczka muszkietowa, ale ładna, z odcięciem widać całą. No, zobacz.
Ja tu miałam. Też trafiłem, patrz. O, no? Mhm. Podobnie, nie? No. No, czyli typowy ostrzał na tej linii. Lecimy sobie w kulki. Lecimy sobie w kulki na tej linii tutaj i tego. A tam jest prezes grupy Legion Dolnośląskiej. Zaraz się zapytamy, co tam pan Marcin wyciągnął. Dzisiaj z cruiserem, ale również z Noctą. Co tam, Marcinku, masz? Kulki. Kulki, ale guziczek trafił się. I buratynka. Czyli jest nas więcej. Buratynka w ładnym stanie. O, no i tu z tego pola jest sens szukać wtedy. O, właśnie jest. Boratynka, bo boratynka, ale stan. I właśnie chodzi o to, że jak będą... Tak, tutaj jeszcze wiem, że tutaj wychodziły jakieś ten... Z Poniatowski mi tam wyszedł za górką, nie? Tak. No. Właśnie Marcin trafił monetę na oko w odcisku buta kogoś, kto szedł. No tak właśnie to się dzieje, że trzeba naprawdę uważać i... To od czego? Piękny. Może być od jakiegoś stroju. Bardzo ładny guziczek mnie trafiła. Rewelacja, fajnie. No. I kopałam właśnie dołeczek, a w sumie wyszło, że na miejscu, no, na wierzchu, nie? No, i mega, ryby. Mega, mega. Pięknie mi trafiła, super. Cztery kulki muszkietowe, no, wychodzą tutaj, no. No i tym pasie. Dwie te klamerki. O, klamerkę masz. Superansko, fajnie. No, złom mistrzy też trochę, wiadomo, drucików. O, klamerska. O kurde. Fajna, fajna. Rewelacja. Tym jak dostał, to zgobolało. Uuu, no. Super. Szczerze nie przygotowano. No, to takie drobnica idzie, nie? No, na razie kopiemy jeszcze to. Coś się jeszcze trafi. O! To taka naprawdę małutka sprzączka. Ciekawe, nie? No. Przecież to muszę sobie zdjęcie przerzucić, bo zaraz dojadę. Rewelacja. Jak tam, co tam ciekawego? A na razie posłucham, niedawno przyjechałem. A. Także jeszcze trochę przede. A coś koptałeś już? Miedzianą tulejkę i stary jakiś gwóźdź kuty. Taki dołek, kolejna kuleczka, no kurczę, nie będę wam nagrywał tych kuleczek, bo to się zaraz staje nudne. No ale niestety, tak tutaj wychodzą, więc kopię to, co wchodzi, to są realne poszukiwania. Jest i coś innego. Półpodkowy. No jest podkowy. Bardzo ładny stan dwójeczki Marcina. Znowu kurde pozamiatałeś tutaj. Ja też teraz kopię, ale jakieś... Jedno koło drugiego. Trzymaj. Fajnie. I znowu podkowa. Ale znowu część. Może trafię całą, to wtedy mi się wtedy rozwiąże worek. Ale ładna głębokość. I dotarł do nas Tomciu, Tomek Kropek z kanału Tomasz Kropek, wszyscy znacie, Tomeczka. Ja co tam trafiłeś fajnego? No jak zawsze coś tam, wiesz, szele sobie fajnego, nie? Co walnąłeś? Monetę łezkę, o tak powiem. O kurde, panie. Gratulacje, kurde, fajnie. To ja tu jakieś ołowiki z tej strony, a tam... Właśnie tam trzeba iść w tamtą stronę, bo tam kurde tam wyciągają, kurde, bo tam była droga, nie? Pokaż panie. Ja pierdziel, no. Już w jakiejś tam swojej karierze walnąłem, nie? Iwan Groźny tam okres, nie? Jak je poukładasz, to się układają w napis. Ja też tu mam akurat sygnał, także zaraz. Zajebisty sygnał, czyści. Dobra, super sygnał, 33. Idziemy na żywo. Czekaj, nic wam nie wypadło? No i wpada boratyna. Boratyna. Daliśmy tu wszystko. Okej, okay, dobra. Okej, okay, boratyna. Dzień dobry. Dzień dobry, Mirku. Dobrze, spełnimy to marzenie. Koniecznie musicie mnie odwiedzić, a ja mam dla was specjalną, kurczę, niespodziankę. Zobaczcie. Cześć. Cześć. Cześć, Marys. Witamy denarów. Denary dojechały. Denary są dojechały na końcu, ale są. Ale będą najgłośniejsi i tak będą. Szkoda gadać. Poczekamy. Do wieczora. Idziemy na pole. No, spoko. No, my też schodzimy, chwila przerwy. I lecimy jeszcze chwilę. O, dzień dobry.
Płeć piękna. Cześć. Dwie blondynki do was. Dwie blondynki. Cześć mistrzu. No. Także pozjeżdżali się wszyscy. No jasne, że się zobaczymy. Jeszcze chwilę pochodzimy, nie? Ana, robimy ci Paweł. Co masz tam, Pawełku? Pokaż. Nagrywał, ale tak. Wiesz co, jakiś może od bronu końcówka, bo te złoczki gdzieś tam jeszcze coś budził. Ten szpic z samolotem. Kapiszonowca, a tu jest. Nie kapiszonowca, bardziej chyba od jakiejś. No... To jest sztos tutaj. No, nie? To jest, kurde. To stare, no. Bardzo ciekawa szpila. Jarecki trafił. Pięknie. To albo jest to szelong. No ale ten borat tutaj to muszę wam pokazać, bo stan jest ideales. Jest pogoń. To była latynka litewska. Świetna. Świetna facjata Gargamela. Jan Kazimierz. Pięknie, fajnie. Gratulacje, kurde, ale fajnie. No po wełku. Ideales Morales. No, po Morales. Śmiesznie musi być. Kaciak. No i Kasia natrzepała. O, ale ładnie. No bardzo ładnie. Super. Jedna boratyneczka. Kłosy. Mhm. Tam jest chyba dziesiątka. Fenomen jest tutaj taki, że, że złoto Weimaru wychodzi tak zajechane, że szok ten materiał. Jest druga tak zżarty. Druga boratynka, piątal. No, superancko. Trzecia, czwarta, piąta. No i fajnie. Ta jest nie, trochę inna. No, jak super. Nie wychodzi u was to kurczę radość, nie? No, taka, że szok, nie? Ja byłam bardzo zadowolona. Mega, fajnie, fajnie. Kupała się? Widzę złote obrączki. Czyli ładnie czasnąłeś, no superancko. Co tam wyszło fajnego? Śmiertelnik. Aaa, tu nie mam pytań. Trzaskałeś, panie. Element jakiś, nie wiem, czy z brązu, czy coś, nie wiem, jakiś odwodny. Jest dwie boratynki, kluczy do zegarka. O, no. I zegarek. I zegarek. No, to był komplet. Kopaska brakuje. Damski, no. Dobre. Zegareczek, kopaska. No. No dobra, mega. No. No, Arecki to kluczyk do zegarka. Twoje hobby. Fajnie, fajnie. Trafiają się. No, no. Ty co? Moro znasz? Dwie właśnie. No, ale wiesz, no taki ołów znajdować, Marcin, no to co? No to są częściki. Te nolki, fajnie. Tak. No i mamy rzymka. No. Pięknie. Darek pięknego rzymka pociągnął. Bardzo ładny. Ale. Widoczny, ładniutki. Ząbek czasu nawet. Bardzo historyczny. No. Takie piękne nasze monety. Po tak, roku, właśnie. Kurde. Nic nie widać. Tak, te dzisiejsze monety to. Lito. Tutaj jest kolega. Kolega Dariusz. Fajnie. Legion. Legion górą. Fajnie. Super. Nie, to fajnie. Ja się cieszę, że właśnie takie coś się znajdzie i jest okej. Okay, nie? Gdzie to? No i drugi owocny dzień poszukiwań. To są moje tam znajdki. Ale naprawdę wyszło dużo srebra. Ciekawych monet. Wyszły rzymki. Mega, mega. Kuleczki. Klamerki. Super rączka. Wyrażacie. O kur, no tu jest laps. Sreberko. A, tu jest ten krzyżyk. No pięknie. Ażurowy. Zobacz co. Krzyżyk jest ażurowy. No, no dokładnie. No ja pierdzielę. To jest piękne. No, no. Brama zawsze była. Mega. To jest. Kluczyki do zegarków wyszły. Całe zegarki wyszły. Różnie. Super. Elegancko. Walną lapsa, nie?
i zebrane zostały identyfikatory w celu konkursu. Będzie konkurs, także będziemy tutaj losować tradycyjnie. To jest główna maszyna losująca i rozmawiająca. A, jakoś Sieradkę Marysia. Jasne. Mamy tutaj smycza Drutusa. Oj, mamy tu jakieś jeszcze gadżety. Mamy digerki, mamy torebki, rewelacja. Od zwiadowcy historii. Polski Związek Eksploatorów fundował. Zwiadowca historii. Rewelacja. Tutaj zrobił nasz przyjaciel Patryk Skrzypczak. Sam używam, super robota, jeśli kopiemy w kamieniach, rewelacyjny gadżet. Digerki. Tutaj torby, zestawiki, kubeczki, naszywki. Czyli Mirka Łódzka, grupa, tradycją stało się, dokładnie. 4 od MD Komando. Rewelacja. Następne dajgerki od Rutusa. Ja pierdzielę, pięknie. Pilota od Rutusa. Teraz tak, koszulki zwiadowcy historii. Koszulki Rutusa, bluzy Rutusa. Tutaj mamy następne koszulki. A bluzy to kangurki czy? MD Komando. Super, rewelacja. Muzeum Broni Pancernej też zestaw gadżetów dodało. Rewelacja. Archeolodzy w postaci naszego przyjaciela, archeologa Łukasza Melskiego. O. Zestaw książek. Ponoć Sylwia Rodak, ponoć bardzo ukochany egzemplarz, bardzo ciekawe książki. Później wam pokażę na zdjęciu. Tutaj mamy zestaw książek od sponsora, to jest biblioteka strona Info Editions. Naprawdę, widzę, że tutaj mamy Metal Hunter, kubeczki, rewelacja, torby widzę. Torby od Rutusa, torby, tutaj. Znam, używam, rewelacyjna torba. Nie, no w tym roku to obrodziło sponsorów, naprawdę hojnie obdarowali. Ja, co pani Jeneka powie? Bardzo dużo fajnych fantów, nie? Polecam. Dokładnie. I na drugi Swagger. Prezes będzie musiał chyba drugi namiot jeszcze robić. Dokładnie. Daniel, drugi namiot będziesz robił chyba, nie? Na te fanty. Także bardzo dużo i to solidnych. To jest Swagier. Solidnych tych Swagier, firma Swagier, digerków. Jak widać, solidne łopaty, solidne sprzęty. No powiem panie tak. Rewelacja. Drugie też jest klawa. Proszę bardzo, dwie książki. Ponoć bardzo wyczekiwana pozycja, bardzo się o nią zabijali, także jaja, torba zrzutowa, czapeczka zwiadowcy historii, LTR, latareczka, ZPL, zapalniczka, zapalniczka LEDowa, taka dosyć fajna. Sprawdź, czy działa. To masz jeszcze Rutusika do kolekcji. Moc. Moc. Jest kurwa moc. Konserwa. Terenowa szama od kolegi Marcina Andrzejewskiego. Co to? To była chyba czapeczka, tak? RLE? Takiego jeszcze nie było. Ze Star Warsa rękawice LED. Kurwa, stary. Dziękuję. No. Warto było? Warto. Dork. Dork, czekaj. Proszę bardzo, jak zmarzniesz w rączki, to masz podgrzewacz USB. Proszę bardzo, podgrzewacz USB. Dałem ci dwa dorki. Kto jeszcze? WBK, to mi się z bankiem kojarzy, nie? Czekaj. PWBK, czyli Powerbank. Bardzo duży, fajny Powerbank. Tu masz książkę od Info Editors. Co to? Co to? To była czapeczka chyba. Czapka.
Mężu, mężu. Czapeczka zwiadowcy historii, proszę bardzo. Książeczka od Łukasza Melskiego, naszego archeologa, przyjaciela. Big Dick. Big Dick, ja wiem co to jest. Nie będę mówił głośno. A wiesz co, bonusa dostaniesz jeszcze. Moc. Moc to jest konserwa mocy. Konserwa terenowa szama. Proszę bardzo. Proszę, to samo. Konserwka mocy, proszę bardzo. Terenowa szama. K jak książka. Książeczka, proszę pana. Czekaj, Irena zaszalała. Proszę bardzo, do zestawu. To by było na tyle. Dwa razy masz i w bonusie masz naszywkę zwiadowcy historii. Zapalniczkę proszę. Zapalniczkę. A palisz pan, że pan zapalniczkę chcesz? Naucz. Czy działa? GSKPT, grzane skarpetki panie, hopie, takich rzeczy to ty... Patrz. Będzie... Na Jelenią Górę. Ogień z grzybicy. A jeszcze jedna. O, ty. Cztery zapalniczki? Nie no. Nie wiem, czy widać. Nagroda mocy. Big Dick. Do Big Dicka. Dobra. Jeszcze jeden Big Dick. Moc. Konserwa terenowa szama od Marcina Andrzejewskiego. Oh yeah. Digger Rutus. Proszę bardzo. Dużego powerbanka. Teraz się zaczęło. Ile masz Big Dicku? Jednego. Co ty gadasz, serio? Nie gadaj. Nie wierzę. Ja myślałem, że chociaż 5 będziesz miał. Weź sobie pał. Dobra, bo to będzie trochę więcej. Będziesz miał co czytać. Moc? Nie wiem. Ty się będziesz ładował, kurde, teraz w tym namiocie ostro. Także... I teraz tak, to możesz sobie zachować na pamiątkę. Czapka, moneciarka, koszulka. Dostajesz zestaw Rutusa. Rutus. Czapka. Moneciarka. Dziękuję. Wszystko? Proszę bardzo. Ktoś jeszcze? Wszyscy dali identyfikatory, żeby nie było? No właśnie. Proszę nie ryż, że on ma za dużo. Nie dostałeś identyfikatora? Ja nie daję, bo ja nie zasłużyłem. Dobra, Zuzia, tak na pierwszy rzut damy worek Rutusa. Wyciągaj. Marcin Tarnowski, GPD. Pięknie. I słuchajcie, osoba, która wygrywa, musi być. Jak nie, to sorry. Nie przekazujemy osobom postronnym. Tomasz Nowakowski. Proszę bardzo. Muzeum Broni Pancernej. Nie wiem, co tam jest. Marek Grabowski, Templum. Proszę bardzo. Rutus, bluza XL-eczka. XL-eczka. Krzysztof Woźny jest taki? Grał Elkę i nie będzie na niego pasowała. Koszulka Rutusa. Moneciarka Rutusa. Smyczkę można wrzucić. Tam jakieś gadżety. Taki mały. Andrzej Milewski na Todrze. Proszę bardzo. Dobra, masz ich palić dalej. Sylwester Urbanek. Dziękuję, prezes. Proszę bardzo. Miło was wszystkich spotkać. Irena Matuszak, Małomice. Koszulka od chłopaków z MD Komando. Wiesz co, tak, dodamy jakiś zestawik, dawaj tu. Kropek GPD. Proszę bardzo.
Latarka ci zleciała. Michał Ciesielski. To chyba na dziewczyn, ale nie, tak ciebie pasuje. Sutki ci będą ładnie sterczyć. Komanda MD. Anna Kędzior Templum. Przed chwilą mówiłem. Słuchaj, proszę tylko jak ci będzie zimno. Martyna Juszkiewicz. Proszę bardzo, uważaj. Dobra, proszę bardzo. Tam cię nikt nie boi, wygrają. Andrzej Talar, krasnale, koszulka Rutusa, torebeczka. Kinga Bittner. Dziękuję. Proszę bardzo. Metalhunter.pl, sklep z Poznania z wykrywaczami metali. Dobra. Paweł Jaworski. Trzymaj, proszę bardzo. Witold Matuszak, Muzeum Broni Pancernej. Milka Kortus. Dziękuję. Proszę. Nie, ona tak chciała kubek Toja. Tak? Tak. No widzisz. Rutusika, długopisiki. Dobra. Ta. Kasia Kalińska Templum. Dajgerek, zwiadowcy historii. Do tego dorzucimy naszyweczkę zwiadowcy historii i gadżeciki od Rutusa. Arkadiusz Figura. Adam Majchrzak. Składany kilof robota, do tego długopisiki. Julka Wołoczko. Następnym razem do kąta będzie. Proszę bardzo. Irena Piórkowska. Czapeczka Rutusa. Długopis Rutusa i zwiadowcy historii. Naszyweczka zwiadowcy historii. Artur Rynkas. Grot. Czekaj, coś dorzucimy. Polski Związek Eksploratorów. Zwiadowca historii. Czekaj. On sam sobie wybrał. Henryk Niewkwiadowicz. Jest to? Nie ma. Proszę bardzo. Trzymaj. To? Weź może mu gdzieś odłóż. Tak, weź taki zestawik od Toja. Dorzuć tu jeszcze zwiadowcę, dorzuć smyczkę. No bo już nie będziesz tego. Dam Emilii, czas poszukiwań. Emila, to jest Mirka. Patrz. Leszek Zdrach, Krotoszyn. Proszę bardzo. To. Proszę. Noże, łopatka od PZE. Grześ Mazurkiewicz. Dajgerek zwiadowcy historii. Dobra. Dobra, naszyweczka. Rafał Cyganek. Dajger od zwiadowcy historii z gadżetami. Waldek Klimczak. Dzięki. Jest Rutus. Dajger od Rutusa. Książka. Od naszego sponsora Import Editors. Marek Stępin Templum. Proszę bardzo. Robert Szustak. O, przynajmniej coś, co? Chociaż kuli mi przepadł. Tak. Chociaż mi się udało. Dobra. Dziękuję. Zestawik, koszulka zwiadowcy historii z zestawem gadżetów. Patryk Skrzypczak. Koszulka zwiadowcy historii z zestawem gadżetów. Jacek Romaniuk, muzeum. Koszulka zwiadowcy historii z gadżetami. Od Rutusa też. Paweł Aleksander, GPD. Identyfikator jest pod spodem. To mamy tutaj noże, łopatka od Polskiego Związku Eksploratorów. Karina Śląska, Warmia Śląska. Proszę bardzo. Dobrze. Są bardzo ładne naszywki. No i zestaw od Rutusa i zwiadowcy historii.
To jest nagroda od Mirka Bobusza. Monika to mało idź. Iśka, powiedz. Dobra. Wywiadowca historii, następny zestaw z Rutusem. Krzysztof Korcz. Proszę bardzo. Śląskie kopidoły, następny zestawik. Dorzuć tutaj. Dobrze. Mateusz Błaszyk. Przemek Kędzior Templum. Andrzej Dudek. Saszetka Rutusa. Książeczka i zestawik gadżetów. Marcin Samson. Arjo Łędzieski. Proszę bardzo. Tu mam zestaw gadżetów. Nie, nie trzeba. Krystian Sopkowiak Gniazdo. Proszę bardzo. Dobrze. Karol Krysiak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Torba Rutusa, bardzo fajna, bardzo ciekawa. Czekaj. Wrzucimy do tego Rutusa gadżetów trochę. Tą karteczkę od Rutusa. Grześ Karkos. Rutusa gadżety, zwiadowcy historii gadżety. Maja Skoczek Templum. Proszę bardzo. Słagier. Saperka Słagra z zestawem gadżetów, zaraz dodamy. Ludwik Górny. Trzymaj to. Książka Moneciarka Rutusa. Nie. Iza Marchewka. Jesteś. Uważaj, pod spodem masz. Mirek Środa. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Następna książka z zestawem gadżetów. Sylwia Rodak. Podstawy datowania grodów. Ponoć bardzo ciekawa i bardzo wyszukiwana książka z zestawem gadżetów od Rutusa i zwiadowcy. Andrzej Kurkiel Templum. Edyta Karkos. Tak. Hej. Proszę. Hej. Ania Lęk. Książkę. A może chcesz jakieś gadżety? Stoja. Nie, dziękuję. Miłosz Buchta. Trzymaj zestawik. Mariusz Dyna. Proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo. Łukasz Dzierzgowski. Ostatnia nagroda. Bóg zapłać. Czas coś szamać. Każdy. Dziękuję. Coś tam. Chodźcie, hawajska. Nie nabijaj się, kurde. Salami. To jest pizza, chyba porządna. Nie, Tomek? Tomek już się zajął konsumowaniem. Smacznego wam. I tobie.